ты сводки Мишу пищу, ты таки, ты. No. Ты. Dobra. To jest Vladi. Dobra. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł. Dzisiaj kolejny odcineczek z takiej gry jak Maze. Naprawdę świetna giera. Ty piszczusiu, ty. No fajnie wygląda. Tylko jak się odezwie, to okazuje się, że on jest wulgarny. Więc nie odzywaj się póki co. Cały czas mówisz, że wszystko jest głupie. Wszystko idiotyczne i głupie. Czekajcie, w ogóle w ostatnim odcinku tutaj był ten duży stworek, który jest bardzo inteligentny i nie wiadomo co dokładnie chciał. Zobaczmy, tu mamy jakiś dzienniczek. Co my tu mamy? To są papierosy? Nie, tego nie ruszamy. Papierosów nie możemy ruszyć. Absolutnie. Papierosów nie będę palił. Jestem tylko kolbą kukurydzy. Tak jest. Dobrze, tutaj mamy co mamy wziąć. Chyba nic więcej nie mogę. Nic nie ruszę, nie? Dobra, chodź misiu. Zobaczmy tutaj, tu jest jakiś pan. Tu nic nie ma, tu jest czysto, tu jest czysto, tu jest czysto, tu jest czysto, tutaj coś było. To jest łóżeczko, tutaj jakieś piguły, patrzcie. A to jest kawa chyba. To była, to jest kawa. O nie, jednorożec. Unicorn candle. Tak, to jest świecznik. Świecznik, jednorożec. O nie, nie spodziewałem się, że to znajdę. Słuchajcie, wszędzie w tej grze jest ukryta różowa siła. Któż by przypuszczał? Czekajcie, na czym stanęliśmy? Misiu? O Jezu, a ty się rozpędzasz teraz. Więc, czekajcie. Tu jakieś karteczki były. A, tutaj z tą kawą mogliśmy coś zrobić. Ja mam tą kawę. Więc uznamy się, może to odpalić. Zobaczymy, gdzie to pojedzie. I może tam misia wcisnę. Czekajcie. Bez kawy. Ja kawę już mam. O. O kurde! Co jest grane? Czy ja mogę tędy przejść? Pewnie, że tak. Elegancko. Mam nadzieję, że ten wózek tu nie wróci. Bo to byłoby brutalne. Chodź, misiu. Idziemy. Misio, pysio. Kurde, on jest taki fajny. Chciałem takiego misia. A gdzie jest ten wózek w ogóle? Co to jest? Jaki skrypt? O, otwarło się. Jest, jest. O, patrzcie! Step ladder, czyli taka drabinka, której szukamy. Tej drabinki muszę użyć, żeby coś tam zrobić w pewnym pomieszczeniu. Nie pamiętam dokładnie, po co to było. Aha, żeby wejść na drabinę. Bo drabina jest urwana. O! Worek śmieci! Na pewno się przyda! To też się przyda. On już przezywa! Gdzie jest ten miś? Ja go słyszę, a nie widzę. Ja, co tam się dzieje? Co to tam się dzieje? Biedny misie... Misio się zablokował! O nie! Tragedia się stała. Patrz, coś tam się dzieje. Myślałem, że tam jakiś potwór jest. Mówię, idę sprawdzę na wszelki wypadek. A nie, na szczęście teraz tylko nasz miś. Głupiutki. Czekajcie, tu jest tak. Craft... O, clay. Okej, tu jest jakaś informacja, że może... Że Vladi z tym klejem może coś porobić teraz. Okej. Drzwi do poziomu pierwszego może naprawić. Nie wiem, w jaki sposób. Dobrze, tu mamy jakieś informacje, tego nie chcę, tego nie chcę. Co piszczusiu chodzisz? Kurde, to są naprawdę niesamowite takie, wiecie, rosyjski miś, który wulgarnie mówi. Jak chodzi, to tak piszczy. No masakra po prostu. Chodź piszczusiu, idziemy. Czekajcie, tutaj byliśmy. Czyli tu nie. Chyba nie ma sensu się wracać do poziomu pierwszego. Czekaj. No. Co jest? Ej, słyszę pana piszczusia, ale go nie widzę. Biedny Vladi. Czekajcie. Mam drabinkę. Czekajcie, to było tu przejście? Nie, to nie było przejście. Nie, tu nie było przejścia. Vladi mi się zgubił w ogóle. O, jesteś, dobrze. Chodź, nie w tą stronę. Głuptasku, gdzie ty idziesz? Ale głuptasek.
Też nie tu. Czekajcie, gdzie to było? Gdzie znalazłem to tajne przejście? Nie, to stąd przyszliśmy. Czekajcie chwilę. No czekaj, Vladi, nie łaź za mną tak. Ty byś znalazł te przejście, którym to się szło do tego miejsca. O rany, weź tu takiego misia mi. Co za miś. Czekajcie chwilę, nie, tu nie było przejścia. Gdzie było to przejście? Nie tutaj? Jakieś tajne przejście? O tu, nie, czekajcie, no coś mi tu nie pasuje. Chwila, moment. Nie, nie. No i którędy iść teraz? Zaraz mi powie, że jestem głupi. Żebym skończył tak biegać. Że to zrobimy z głupie. On zawsze tak mówi, on zawsze tak mówi. To jest taki misio. Czy tam było przejście, czy kiedy... Kurde, czekajcie chwilę. Tu jest zejście. Tu były te tory, tutaj to. Tutaj dopiero co odblokowaliśmy sobie. Czyli zakładam, że... Gdzie? Skąd ja przyszedłem? Skąd ja przybyłem? Czekajcie chwilę. Chyba, że tu jest przejście. Mogę się wrócić, zaraz zobaczmy. O, właśnie, tak, jest klej. Why does Vladi have to fixing everything? When is it idiot's turn? O, to chodziło, dobra. Do levelu pierwszego, on mi to naprawi. Vladi not even sure what to fix. Is Vladi supposed to hit stupid American garbage built by idiots? Wszystko jest śmieciem i każdy dla niego jest idiotą. Głupkiem. Oh. Dobrze, to tutaj. I teraz tak, tam chyba nic. O Jezus, tu się nie skacze. Tam nic nie było. Czyli musimy się wrócić tutaj. Coraz większe zagadki są. Ja źle robię, że ja przerywam grę. Nie powinienem przerywać gry. Od początku do końca powinienem przejechać całą grę, bo tak to później się pogubię. Tutaj był ten zjazd. O, tutaj, tak, dokładnie tędy. Tutaj musimy zejść na dół. I tam będzie ta drabinka do podstawienia, jak dobrze pamiętam. O, dokładnie tak, musimy tędy przebiec. Tutaj. Teraz tylko nie pamiętam, czy w lewo, czy w prawo. Pobiegniemy najpierw tutaj. Gdzieś tam było przejście otwarte i niestety okazało się, że drabinka jest wymagana. Zaraz zobaczymy, czy to jest chyba tutaj. Chyba tutaj, zaraz zobaczmy. Tu jest zepsuty kołowrotek. Ten kołowrotek już... Nie, jeszcze nie mam sklejonego. Jeszcze nie mam sklejonego kołowrotka, nie mam całości. Ale tu jest przejście. I tutaj muszę postawić sobie tą drabinkę. O. Okej. Jakaś animacja. Dobrze, jesteśmy gdzieś indziej. O, jest, misio też się wspina. To dobrze. Napisałem, słuchajcie, był teraz komunikat. Vladi jakimś cudem za tobą podąża dalej. Też się wspiął. Czekajcie chwilkę, tutaj w prawo coś tu jest. Run of control. Co to mamy? W ogóle po co mi ta mafinka w ogóle? O co chodzi z tą mafinką? Ja coś czuję, że tą mafinkę na sam koniec byśmy musieli użyć. Na samym końcu gry. O kurde, czekajcie, bo się zaraz zgubię. Dobra, chodźmy tędy. Chodź, Vladi, idziemy. Jeszcze nie wiem, gdzie idziemy w sumie, ale... Co to za miejsce? Vladi cannot smell. It would be worse than garbage here. Tak, Vladi, oczywiście, to jest gorsze niż śmieci już. Oczywiście, że tak. Co to w ogóle jest? Jakieś... O, fuj, jakieś brzydkie coś tu pływa. Faktycznie, masz rację. To już nawet nie są śmieci, to jest po prostu jakaś tragedia. O, tu mamy coś. Kamień. Świetnie. Na pewno się może przydać. O, koło ratunkowe. Czy ja te koło ratunkowe jakoś mogę użyć? Chyba, że misiowi dam koło ratunkowe. Chodź tu. O nie, to jest tutaj. Dobra. Tutaj wskoczyć raczej nie wskoczę, bo w sumie to jest beznadziejna sytuacja. Nikt raczej do szamba takiego nie chciałby wskoczyć.
Yes, it can't do that thing it does anymore. What does it do again? Goes places. All right, yes, I remember. I co, pomożecie mi? O co chodzi? Bo mi nie pomogą, co za leszcze. Kurde. Jakie głupiutkie kolby kukurydzy. Dobra, muszę iść naokoło. Ogólnie tam można się dostać, nie wiem czy to jest... Czy ja mogę coś użyć, żeby tam to... Chyba nie. W lewo nie, w prawo. Tutaj, tędy teraz. Zobaczmy co tutaj się znajduje, przebiegniemy. Okej. To są jakieś kamienie. Czy tutaj coś jest? Halo? No, coś tu jest. A nie mogę przejść, przepraszam. Przesuń się, misiek, co ty łazisz tak? Się kręcisz? Niesamowicie. Czekajcie, co my... Tu mamy coś, tak? Paliwko. Tutaj mamy, aha, jakieś koło. Dobra. Cofnijmy się teraz. Zobaczmy, co jest w środku. Co my tu... Tutaj coś jest, jakaś karteczka. Raport ochrony. A był tu jest jakiś... O, patrzcie, jak ktoś z kubeczków tu tak porobił. Co to jest? Mogę to strącić? Nie, bo to jest ma... Nie da się tego strącić. Szkoda. O, jest klucz. More stupid garbage, idiot! Coś ja... Dobra. Półlotka. Pewnie, krzesło też sobie wezmę, no bo... Krzesło się może przydać, co nie? Pewnie, że tak, moi drodzy. Oczywiście, że tak. Krzesło się zawsze bierze. Bo krzesło jest bardzo przydatne. Jak zawsze. Można sobie usiąść na przykład. Dobra, tu mamy jakieś rzeczy już zebrane. Zobaczmy, czy mi tam otworzą... właśnie, zobaczmy tam jeszcze raz. Zebrałem wszystkie rzeczy. Więc zaraz zobaczymy, czy mi się tutaj otworzy przejście. Czy te kolby kukurydzy, mając te wszystkie przedmioty, otworzą mi przejście, czy nie? Teraz otworzycie? Niezbyt. Siedzą i się patrzą. No nic, nie mam innego wyjścia, muszę w takim razie pokombinować. Czekajcie, czy... tutaj nic nie było, żadnych interakcji. Bo zwykle nawet jeżeli nie mam przedmiotu, to już wiem, że mogę coś tam postawić i wiem czego mam szukać. Więc wróćmy się. A, tutaj teraz, czekajcie, mamy klucz. O! Dobra, czekajcie, chyba nam wchodzi na to, że coś z basenu, spuściliśmy tą wodę, na to wychodzi. Zobaczmy, zobaczymy. Biedny mi się bardzo powoli chodzi. Dobra, śmierdząca woda poszła, spuszczona. Coś tam jest? Pewnie mogę teraz tam zejść. Tak jest, mogę tutaj zejść. Tylko pytanie, co ja tu mam zrobić? O! Kluczyk do skrzynki. W sumie była jakaś skrzynka chyba zamknięta, nie pamiętam. Tylko nie wiem, czy to akurat w tym miejscu, czy nie. Chodź, misiu. O, jest otwarte przejście, świetnie. Czyli zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić, możemy iść dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj coś mogę zrobić? Nic. O, tu jest, patrzcie coś. Silnik. Traktorka, dajmy paliwa. Działa. Coś jeszcze? Klej? Nie. Ten fragment? Nie. Mafinka? Kluczyk? Też nie. Coś jeszcze brakuje. Misiek, podpowiedz. Misiu, misiu, powiedz mi, co mam tu tutaj zrobić. Dobra. Ogólnie będziemy musieli chyba ruszyć tym traktorem, coś czuję. Zobaczmy sobie tutaj. Gdzieś tu, czy jakaś była skrzynka? O, tu jest zamknięte, dobra, to jest świetne, że... Nie muszę biegać po całej mapie. Tea party in progress, aha. Herbaciana impreza, proszę nie przeszkadzać. Dobrze. Nie będziemy przeszkadzać. Ale w takim razie tutaj mamy coś, tak? Do sprawdzenia. Zaraz zobaczymy. Być może jest jakaś skrzynka, którą będę mógł teraz otworzyć. Bo mam kluczyk. Mam kluczyk, więc może coś otworzymy. Zobaczmy. Tutaj jest czysto.
czekam, się coś podświetli. Ale nic tutaj takiego nie ma. Być może wyżej. Skoro mamy dostęp do stodoły, to podejrzewam, że coś w tej stodole musi być. No w innym przypadku by nas tutaj nie kierowali chyba. To byłoby nielogiczne. Tak mi się wydaje. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Oj, misiek, mamy przesrane. Tyle ci powiem. Coś tu jeszcze? Nie. Dobra, czyli coś może tutaj w okolicy. Zerknijmy. Ten oczywiście pompuje tutaj cały czas tymi swoimi nóżkami. Zerknijmy w tym miejscu. To jest pusto. O, jest przejście. Teraz tutaj jest przejście. Zobaczmy, mogę iść w lewo, mogę iść w prawo. Pójdźmy na razie w prawo, zobaczymy co tam się, o co tutaj się znajduje. Tutaj teoretycznie wszystko mieliśmy zebrane. Ale być może było coś, czego nie mogłem ruszyć. Ja teraz mogę ruszyć, ale też nie. Dobra, wszystko zebrane. Więc idziemy na wprost. Zobaczymy co tam się znajduje. Muszę jakąś skrzynkę znaleźć. A, to już wiem, już wiem. Tutaj koło piorunochrona była skrzynka, właśnie. Very important, Vladimir. Really and that man appears to be dead. No, not at all. Rather sickly. O, jest skrzyneczka, widzicie? Pamiętam, że była jakaś skrzynka. O, WD-40. No, misiu, nie denerwuj się, no proszę cię. To nie są śmieci, to się przyda. Spryskamy silnik, żeby odrdzewiał. I może ruszymy, chodź. Zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy się uda. Wydaje mi się, że będą się udać. Podejrzewam, że to jest... Bo tam chodziło o płyny jakieś, więc podejrzewam, że ten ordzewiacz będzie dobry. Bo cały silnik zardzewia, więc trzeba będzie go troszkę... Być może naoliwić, być może odrdzewić, zobaczymy. Dobra. Jest. Co teraz? Nie mówcie, że misiek! No ja pierdzi... Ja myślałem, że ja będę sterował. A to Vladi będzie jechał na traktorze. Yes, of course. Vladi should drive this stupid thing. Makes most sense. Large chance for pain and suffering. Idiot. No nie. Some boy stupid idiot. Vladi. Patrzcie, jak się spina. Always Vladi. Hey, how does Vladi start this stupid thing? Like this? Oh, okay. Stupid thing. It's not so bad. Go, stupid thing, go! Jedź głupia rzecz, jedź głupia rzecz. Ale pędzi. O kurde, patrzcie co on zrobił. Stupid thing, go that way! Go that way! So that's what it does. Well, that didn't go well. No, not at all. Dobra. Dobrze. Nowa ścieżka jest otwarta, specjalnie dla mnie. Specjalnie dzięki... A czekajcie, on pewnie tędy pojechał. Tu są ślady traktora. Okej. Okay. Zobaczcie, Vladi oczywiście przejechał przez środek. Patrzcie, to są kartony, nie? No te kartony nie możecie wziąć w ręce i po prostu posprzątać. Musicie do tego uruchomić traktor, no bardzo logiczne. O, serio? To w ogóle jakaś impreza była, zobaczcie ile kubeczków, ile herbaty tutaj porozlewanej. Ile tych stolików, dlatego to było zamknięte, bo to była impreza herbaciana. Chodźmy tędy, przy okazji rozglądam się, czy czegoś tutaj nie ma. Być może będzie coś do zebrania gdzieś ukryte. Chociaż raczej rzadko coś takiego ukrywają w tej grze. O, jest herbatka, jeden stolik się ostał. Elegancko. Dobrze. A, i teraz tak. Tam jest traktor, widzę. Więc ja proponuję, że pójdziemy zobaczyć najpierw coś, co z misiem. Czy misiu żyje? Patrzcie, co się stało! Podpis Vladi w krzewie róż. Tu jest mój lusi drug! Vladi thought this place had no purpose. But that was wrong. It does. It is to destroy Vladi! Everything here was made to make Vladi suffer, and you are worst of all. Boo! Boo! Boo!
killed my uncle! You killed my uncle! I'm right here! Oh, that's right. We're not helping zabijmy go wujka. Ty też zabijmy go wujka. Nie, jestem tutaj. Because of the whole running a lot of us over business. You could have asked first. And nicely. Jerk. There is absolutely nothing that will make us change our mind. Nothing at all. Nope. Unless you played that song we really like. Oh, yes. At our favorite spot. That could work. But nothing else. Idiot plants. You go. Vladdy fix this stupid thing. You get stupid plants out of the way. Aha, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, niestety kolby kukurydzy bardzo się zdenerwowały przez to, co zrobiliśmy, więc zastawiły nas dookoła kartonami. Musimy teraz ich jakoś, że tak powiem, przeprosić. A Vladi, co ty robisz? Dobra, Vladi się bawi kołem. To ja zaraz coś tutaj zrobię. Ogólnie rzecz biorąc, chyba coś mówili o piosence, nie rozumiem. Chyba, że mamy zaśpiewać, nie wiem, co zgrane. O, tu jest przejście. Tu jest, czekajcie, być może... Chodźmy tędy najpierw. Chociaż, nie, tutaj w domu wszystko sprawdziłem. Więc wątpię, żeby były nowe rzeczy do zebrania. Ale na wszelki wypadek zerknijmy sobie tutaj. Tak, te przejście jest otwarte teraz, kiedyś było zamknięte. Teraz przejście jest otwarte, więc możemy... zobaczyć, co tam jest, młyn, tak? A nie, wiatrak tu jest. Zobaczmy, co jest przy wiatraku. O rany. Teraz mi wkurzyli te kolby. I to straszliwie wkurzyli. Czekajcie, co tu jest? Tutaj jest chyba zamknięte już, więc weźmy, co mam wziąć. Boombox! O, radyjko! Będzie impreza. Będzie zabawa. Będzie się działo. Dokładnie. Coś tu jeszcze jest, co tu mamy? O, jest! Fragmencik, drugi fragmencik tego kołowrotka, więc możemy je skleić. Muszę tylko gdzieś położyć to, skleić i będzie działać. Powinno. Coś tu jeszcze jest? Nic. Dobra, gdzieś to możemy skleić. Mamy klej, mamy dwie części, więc podejrzewam, że to skleimy i będziemy mogli później uruchomić tą drugą maszynę. Nie wiem, co ta druga maszyna w ogóle będzie robiła i to jest najgorsze. Do czego to doprowadzi, jeżeli ona zostanie uruchomiona? To jest bardzo dobre pytanie. Czekajcie, tu było zamknięte, ale ja to obszedłem dookoła. Co tu jest? Tu jest boombox. Dobrze, dajmy boomboxa. Leci muza. Co to jest? Pociąg. Nie, moonwalka zrobił jeszcze. Wariactwo. No tak, piosenka włączona, więc otworzyli nam przejścia. Nieważne. Nieważne. Chodźmy tędy. Pojechali... No właśnie, teraz najlepsze, że pojechali tędy i nie zniszczyli biurka. Traktorem... No Vlad jest dobrym kierowcą. To trzeba przyznać. Czekajcie, ja nie wiem, czy w tym budynku nie miałem... Chociaż nie, nie mogę skleić w budynku nic. Pójdziemy wobec tego za nimi. W lewo chyba było zamknięte. Tak, czyli tędy. Musimy z powrotem chyba wejść do... Kurczę, tędy? Nie, nie tędy, tutaj. No oni tędy pojechali, więc coś tutaj musi być. Mam nadzieję. Tu jest zamknięte. Zobaczmy, tu jest nad wodę, więc być może wszyscy pojechali ze mną nad wodę. Na sam początek gry, gdzie zaczynaliśmy. Być może tam wszyscy się skitrali. Teraz zobaczymy, no bo przejechali, więc musieli gdzieś pojechać. Pytanie, w które miejsce się udali. Tu nic nie ma. Tak jest, rozwalili. No, faktycznie. Brady przejechał traktorem. Rozwalił płot. Coś tu jeszcze jest i wjechał chyba do rzeki. No tak. Cały Vladi.
Zobaczmy, czy możemy coś tutaj zrobić? Halo? Nic tu nie mogę zrobić? No, beznadziejna sytuacja. Chodźmy, pogadajmy z nim. What is problem? Stupid thing did job. Next time, you drive! So, what dumb thing is next? Dobra, co dalej, tak? Wiesz co, nie wiem jeszcze. O, tu coś jest, czekaj. Co jest? What? That's it? All this pain and suffering for Vladdy and you push the stupid thing into the water? Why you never say anything, idiot? You know, it's a miracle that Vladdy did this. Vladdy had no idea what he was doing. Vladdy not mechanic. Vladdy could barely reach pedals. All for what? We should see where that stupid floating thing end up. Probably in place with all the water, because of course it would, because everything hates Vladdy! Dobrze. Vladdy się trochę wkurzył. Stwierdził, że to wszystko robiliśmy po to, żebym wrzucił ten mały coś do wody? To strasznie głupie. Ja też jestem głupi w ogóle, nie? Czekajcie, do łódki mamy wejść chyba, tak? Taka sugestia była. No dobrze. To wejdziemy do łódki, będziemy podążać dalej. Prawdopodobnie tam. No dobra, zobaczymy. Na razie nie będę przedłużał. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa, pa.